Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 6. Jesteśmy właśnie w obozie Maximus. Tutaj mamy teraz porozmawiać z Talią i zrobić questa podżegaczka. W poprzednim odcinku udało nam się ukończyć imprezę właściwie w willi Markizy. No były tam spore dymy, przyjechał czołg, no przez chwilę myślałem, że kurde, zginę i tam przegram tą misję, będę musiał od nowa robić, ale na szczęście jak przeszedł czołg, jak udało nam się go pokonać, to już potem było tak naprawdę z górki. Jeszcze tam przy okazji, jak robiłem tego questa, to tutaj mi się odblokował ten cały cel wojskowy, żeby wiadomo, śmigłowcem polecieć szybko to zdobyć, ale to zrobię w momencie, gdy będę czyścił tą mapkę, czyli LST. Dlatego na razie to zostawiam w cholerę. I teraz możemy nareszcie przejść do kolejnego questa głównego. Porozmawiajmy z Talią, zobaczmy co tam trzeba zrobić. Balo's gone, but I still gotta scream. You and I, we're gonna take the war straight to Maria Marquesa. I've been waiting to do this a long time. First, her Ministry of Culture blacklisted us. Then they kidnapped me, tried to brainwash me, silence me. Well, we're going to censor la fucking censora, Danny. Her propaganda, billboards, advertising, her whole rum factory. We're going to fuck it up, bankrupt her. By the time we're through, Marquesa won't even have any ass-lift money left. Her fucking propaganda machine took our voice, so we got only one option left. Our bullets. Czyli to już jest taki przedostatni właściwie quest, czyli na początku robimy dym, a dopiero potem ten? Od razu zabijemy ją? Jeśli tak, to dosyć szybko, to wydaje mi się, że to w sumie ta lokacja jest krótka w porównaniu do Madrugady. Aczkolwiek ciężko powiedzieć, tu musimy podjechać. Danny! Danny! My best friend! My sweet little... Nie, błagam cię, nie. What? You, me, Segunda, Main Square, drinks, now! Sounds like you got a head start. Go. I'll be there when I can. Go easy, bitch. Yeah. Sending a pic of Marquesa's propaganda trucks. Sorry you have to look at her face. Oh, boże. Just another reason to take them out. Been sick of hearing her propaganda bullshit since Castillo took over. Nie, spoko, możemy to zrobić jak najbardziej, tylko martwi mnie właśnie bardziej to, wiecie co, że będę musiał iść chlać z biczo, on jest taki, nie lubię go, w sensie, nie lubię, no, inaczej, to jest spoko ziomek, widać, że się stara, widać, że nie robi tego, wiecie, dla beki, tak chce wygrać tu całą wojnę i tak dalej, ale no, wiecie, największym problemem jest to, że on jest straszny takim, wiecie, jak to się mówi, cringe'em, nie? Jest taka cringe fiesta z tym całym tym biszo, dlatego no... Nie chciałbym już robić innego questów. Ale cóż, musimy chyba zrobić najwyraźniej. A, porozrzucam troszeczkę tych granatów. Chciałbym widzieć mniej więcej tych wszystkich ziomeczków tutaj. Tak wszystkich nie zaznaczę. No, możemy zacząć od snajpera. Jego raczej nikt nie powinien zobaczyć. Tego typa też. Tych dwóch właściwie też. Tam jest snajper, jest kapitan. Tych dwóch też możemy chyba od razu ściągnąć. No nie. Dobra, zaraz poszło. Skończył snajper. Ten snajper może w sumie zobaczyć tego kapitana. Sierżanta. Better watch myself. Zniszczmy kamerę. A kamera. Jest jeszcze jeden gdzieś. A, zabijmy snajpera. To jest też podstawa. Nie będzie nam przeszkadzał w ten sposób. Nice. I tutaj musimy zniszczyć to, nie? Tylko zanim to zrobimy, to wybijmy wszystkich, bo jak tylko jedną rzecz zniszczę, zrobi się jakiś wybuch, to i tak wszyscy będą mnie szukać. Idzie kolejny. Leżeć. Ten w ogóle jakiś napruty chyba. Nie, zobaczył go. A, pięknie. Tyle. I teraz możemy się zająć w końcu tymi beczkami z tym całym rumem. Pytanie, czy wystarczy w nie strzelać, czy muszę rzucić jakiegoś mołotowa. Rejestrzy, alkohol powinien być łatwo palny, nie? Teraz się przekonamy. To jest kolejny. Właściwie pierwszy.
Jak tak strzela raz, to on wybuchnie? Chyba nie. Albo bo, Boże, będę się pierdzielił. To jest dobra, to jest genialna broń do takich rzeczy. Dupnie, wybuchnie i zniszczy. Dokładnie. Nie, tam zaraz shitty, ty kurde bela. Dani, Rom jest dobry. Szczególnie z kolą. Kaboom. Aż mi się przypomniał ten tekst z Koda. Nie wiem, czy kojarzycie. Jak rozumiem, to musi być przez dach, albo tutaj właśnie przez okno, dobra. Ale nie wespnę się, klasycznie. A jednak mogę. Kolejny. I to jest ostatni chyba. Chyba. Aczkolwiek, wiecie co, mogłem podnieść tą tutaj skrzynkę gdzieś. A nie zniszczyłem tego, tam jest skrzynka FND. To jest jakiś większy prosto zbiornik, który od razu nie wybuchł, chyba? Weź w skrzynkę? Pięknie. No i gdzieś jeszcze musiał zostać jakiś zbiornik, bo jak widzicie, mam 75% dopiero. Albo jeden, albo dwa gdzieś jeszcze stoją. Ej, no serio, nie ma zbiornika żadnego, co jest? A jeszcze jakieś kontenery mam zniszczyć. What? O te? To jest też to? Patrzmy. Tak, dokładnie. Ej, no to spoko. Dobra, to luz. Wszystko jasne. Jeszcze jeden gdzieś tutaj. Pięknie. Maria's rum factory is gone. And so is the money she stole from it. Eso. Now keep hitting her face. Billboards and shit, use fire, bullets, piss, puke, blood. I don't care. Whatever you got. Jak rozumiem, ta ciężarówka też. I want Maria to see herself burn. Remind Leatherface of her mortality, you know? Kurwa, jedno niestety nie wystarcza tutaj. Leżeć, nie przeszkadzaj. To może mało to wystarczy? Jeszcze wydaje mi się, że to też jest ta ciężarówka, bo to miało być właśnie, że jej morda, nie? Tak, to też jest to. Pięknie. Mamy billboard kolejny. Spalić wystarczy? Tak. Dalej, dalej! Dalej, dalej! Dalej, dalej! Też w sumie co jest ciekawe, tutaj tych ciężarówek też jest tak mało. Mają tylko otwarta tam, że tam stała jedna taka sobie po prostu, nie? Ale ogólnie ciężarówek jest naprawdę mało, tu jeszcze już jakiegoś czasu nie widzę. Znowu ten Castillo. Ale jest i ona, dobra. Myk! Nice. Wszystkie, dobra, pięknie. Ojej. Care of that propaganda. Fuck yeah, you did. Let's go a little bigger, see? Just heard those comimierdas are putting up another fucking Anton statue at El Presidente Square. I swear, it's the only way that guy can get hurt. He's as good as gone, Talia. Silvio, motherfucker. Posąg Castillo mam zniszczyć, no pewnie, kurwa, co jeszcze? Żeby go rozwalić, muszę mieć niezłą siłę ognia i teraz pytanie, czy mam wyciągnąć wyrzutnię rakiet? Czy może zajumać ten czołg? Ogniem byłoby chyba najlepiej. Bo nie wiem, czy mi wystarczy jakiś w ogóle właśnie ten, te butle z gazem, nie? Aha, to zadzwoniłem tylko do niej, żeby to powiedzieć jej o tym, że muszę być ten? What? Jesteś od groma żołnierzy. Oh, fuck. No jest tam czołg w sumie jeden wolny, patrzcie. A. To by mogło się udać, tylko muszę wyczyścić żołnierzy na początku, wiecie? Wyczyścimy na początku żołnierzy, potem weźmiemy czołg. Chyba, bo to granatnik w sumie jeszcze jest. Ej. To też może działać. Mamy sporo możliwości. I denerwujemy troszeczkę ten czołg tylko tutaj. Tak. Mimo, że nieco pokrzyżować plany.
No ale teraz tam jeszcze mamy kogoś. Bo ten snajper jakiś był. Buenas noches. Gdzieś tutaj jeszcze jakiś typ był. Jest tam. Nice. I teraz czy niszczymy ten czołg? Można było w sumie go zniszczyć, wiecie co? Bezpiecznie zawsze. Supremo. Nie wystarczyło. Serio? Tam ktoś jeszcze ten? To jest gryja. To jest gryja, dobra, nieważne. To chyba jeden strzał nie wystarczy. No zniszczmy to szybko. No i pięknie, no, bez czołgu jesteśmy już. Właśnie przeciwnik jest bez czołgu. I teraz możemy w końcu, moi drodzy, rozpierdzielić w pizdu ten cały posąg. Tam przyjechali jacyś frajerzy jeszcze, no. Na chwilę się człowiek odwróci, na chwilę coś porobi. I przyjeżdża, kurwa, ekipa rozpierdzielu. Elo. Spadał stąd. Dalia! It's done! Good! It's going to cost that bitch millions to get all that back! You're going to like what I got planned next! Ale co tak krzyczycie w ogóle do siebie? What? No i dobra, fajnie. Zapchaj dziura zrobiona. Pewnie teraz będziemy mieć jeszcze jedną zapchaj dziury w postaci questa Obicho. On tam gadał, że on chleje. I wydaje mi się, że faktycznie on może po prostu sobie chlać, przyjdziemy się z nim, napijemy, pogadamy, jakiś pierdoloch, on zrobi jakieś gówno i będę musiał mu dupę ratować. No i dobra, Bicho. Maximus Matanzas is fucking dead. Radio Libertad is dead. We were the mouth of the revolution. Mouth. Mouth. And you know what's even worse? Nie, nie chcę. This bottle is empty. To se kup nową. You and me got a date with some cervezas. And then those cervezas friends and family and cousins, every fucking cerveza on this whole stupid island. I have a plan. There's some soldiers here, and they have booze, but they don't need it like we do. Liberate the cervezas, daddy. Jak się zamkniesz, to spoko. Fucking get your liver ready. Boy, ja się do niego nigdy chyba nie przekonam. Ten człowiek jest, ach. Jeszcze jeden gdzieś tu został. Wybijmy wszystkich dookoła. Dobra. No i bierzemy alkohol. Skrzynka rumu. A przecież oni rum nie szliśmy, to czemu nie mogą całej, na przykład, nie wiem, jednego zbiornika wziąć, nie? Ej, w sumie. Na cholerę tu niszczę, przecież mogłem dla siebie zajumać. What? Bez sensu. These cheers? No mames, with allergies, that's all. Nice! What'd you get? Never mind, I don't care. Bicho, our future is now. We don't want to lose that. You are a genius. Let's do this! Priorities way! Ale co? W sensie, że alkohol? Że to jest przyszłość? Co? No. What? Co to się dzieje? O Boż. Wiedziałem, że tak będzie. I albo złapił Bicho, albo w ogóle mnie złapił znowu. Wyrwał mi kolejne zęby. O, o na dźwigu, tak, pewnie, zajebiście Dani. Tonio, I'm feeling it. Definitely feeling it. Danny, you hear that? Music, come Danny! Z kościoła dobiega muzyka, bo nie było nudy. Albo cringe'u bardziej. You know? Ale buja moją postać. O kurwa, ała! Nie mogę biec normalnie nawet. W strefie poszukiwać w ogóle. Gdzie? Halo! Halo kurwa! Otwierać! Otwierać mi kościół! Ja będę miał problem... Poruszysz dalej?
A to tutaj muzyka jest, nie że w kościele. A dobra, to nie musiałem nawet tu wchodzić chyba. Oła, kurwa dupa. Biszo? Nadążasz tam kumplu? Biszo, don't dance away. The fuck? Fuck you! Everybody dances. If Biszo is gonna dance, he's gonna dance to his own fucking music. Salud, Danny. Porozmawiaj z DJ-em? Panie DJ! Pójdź pan coś z Libertadu. Hey, got a request? Dawaj coś z Libertadu. Can you play this? It will really cheer up my friend. Dalej! Mamy! Kurde biera! Gdzie jest Biszo? Tu jest. Yes! This is my shit! Buenas. Jestem tak głupio trochę bez muzyki, bo wyłączone sobie prawo troski nie było, sorry! I'm fucking dancing! Danny! Come drink with me! Oho! No to się zwraca wszystko teraz. Biczo! Where are you, you little pineapple hair fuck? Potafianie z fryzurą jak ananas? Nice! No. Oh shit! Phone! Danny? Danny? Where are you, man? Danny! Bicho! Come mierda! Where'd you go? Danny? There's a really big dog here. Gdzie ty jesteś? Where did you find a cow? He's really nice. He gives lots of kisses. Stay where you are. I'll come find you. Kurwa, faktycznie krowę znalazł. What? Stop it! Bad dog! Albo jakiś byk. What the fuck? Mam nadzieję, że to faktycznie jest krowa, bo muzyka się tak odpaliła, jakby to był jakiś przeciwnik. You know. Nie, no krowy faktycznie, dobra. To byk, nie krowy. Poczekaj, chwilę, Biszo. Koguta zbiorę tylko. Koguten jest tutaj. Coś mi się wydaje, że Biszo będzie zaraz spierdzielał od tego byka i to już szybciej niż kurwa jest w stanie. Ty. Shit! Biszo! Too close, too dangerous. O, oh, fuck! Skacz, Biszo! Ona może wiecie co, ja go zabiję, bo... ja myślałem, że on ucieknie od niego. On tak kurwa dał się... Wstawaj, pajacu. What the fuck w ogóle? Dobra, idziemy, Biszo. Do miasta, z powrotem. How do you become a guerrilla? Yeah. Like, for Libertad. Does Clara give you a test? Yeah, Biszo. She makes you get up at like 4 in the morning and do push-ups. What? Yeah, 1,000. Stop. Jak? Her buddy Juan shaves your ass and spanks you. And if you puke, they make you do math. Me lleva la chingada. Fucking math? No way. No way, way. You're full of shit. You're lying. Since when did you... What the hell? Oh, yeah. Since when did you want to be a guerrilla? Never mind. Forget it. Chłop musiałby na początku umieć z broni strzelać, on się boi walczyć z każdym po kolei, wiecie. I can't look at our old graffiti. It makes my heart feel like a bag of dog shit. We need to cover it up. Go, Danny. Paint my pain. Now it's messed up. Fuck you, Castillo. Just like me. Aha, złamane serce namalowano, no fajnie. Chyba kogoś coś boli. 769 billboardów? To jest kurwa fake. To musi być fake. 700 billboardów. Okay. That's every single one. Really? How
How many did you do? Like, at least 100. Nice! Drink? Myślałem, że napadę. I need to hear their voices. Ale w sumie... I need Maximus Matanzas right now! I need everyone in this whole town to hear them! To by było zajebiste w tym questie, gdyby faktycznie dało się, wiecie co, pomalać wszystkie billboardy, wszystkie 700 billboardów. Hej? Dobra, co ja mam tu zrobić? A, bo to faktycznie, tylko Bicho musi tu wejść. Chodź tu, Bicho. Chyba jednak tak? I'm going to dokładnie. Remodel Maria's office. Hang on. There's a password. Oy, binga. One, two, Radio Libertas. Fuck you, Maria. That worked? We are alive. Danny, would you keep it the fuck down? I am trying to concentrate. No weź to odblokuj w końcu, kurwa, na co czekasz? Hakerze pieprzony. O, właśnie, bo tak patrzę, ty tak stoimy, nic się nie dzieje. Coś się zbugowało? Kascenka. It's not fair, man. You're right. It is. What is it? You! I mean you, look at you. Look at you, you wanna do something, you go out there and do it. People see me, they think, fuck up. They see you, and it's, wow, the god of Yara. That is not what people see. Bullshit, it is. No. Mm. They see this, and that's it. But I'm okay with that. Yeah, because you're a badass. You know, before Libertà, I had two best friends, just like you. Lito used to joke we were nothing but numbers to the rest of Yara. I was lucky orphan 13 at Esperanza School for the Lost. Then, cadet 2683. And after that, drafty 0418 to rebuild Castillo's paradise. When Lito died, she called me the lucky one. Like an idiot, I thought. Still just a number, Danny. And nobody. But I wasn't listening. She knew I still had a chance to be who I wanted to be. She was telling me not to waste it. To act. People see what they want to see. Not a number. Not a fucking gun. I'm a guerrilla. Just like you. I use this. And you. You use that. But I could be a cool fucking gun too. Ale to było bardzo fajne, naprawdę to było genialne, bo to było naprawdę wspaniałe podsumowanie tego, kim faktycznie jest Dani i co on myśli o byciu partyzantem, czym dla niego jest partyzantka. To było naprawdę dobre. I ja bym osobiście z tego questa wyjebał wszystko to, co się działo w mieście. Naprawdę. Let's see. Paolo's gone. Bicho's a crying mess. And Dahlia's just fucking chaos. I think it's time to face reality, Danny. Maximus Matanzas is too far gone. I'm going to head back to camp. Talk to Dahlia. Don't give up on them, yeah, Clara. You're called, Danny. I wiecie, i mi się to bardzo podobało. Właśnie to, że oni sobie siedli razem, napili się, pogadali ze sobą. Mogliby właśnie więcej gadać ze sobą, właśnie na zasadzie tego, że wiecie, że próbują ogarnąć tam dla Bicho, zrozumieć mu, pomóc mu zrozumieć, że faktycznie to, że on coś tam dla nas robi, że nam pomaga, robi te radio i tak dalej, to też jest bardzo duży wkład w tego, jak rozwija się ta cała partyzantka tutaj na Jarze. I twierdzenie o tym, że o, idziemy się naklać, jestem jakimś tam smutnym człowiekiem, który się będzie na sobą żanął, pasuje, ale... Żeby to było pokrótce, a nie takie właśnie bieganie dziwne po mieście i malowanie tych i jakieś tam słuchanie muzyki i chlenia. Nie, ten ostatni końcówka tego questa była po prostu naprawdę 10 na 10, póki co jedna z lepszych. Ale ta pierwsza część taka niepotrzebna, nudna i cringe'owa, bo to nie było śmieszne. W pewnym momencie można było zobaczyć ten quest właśnie z billboardami, 700 billboardów do przemalowania.
To było zabawne całkiem. Ale reszta? Podamy to. Dobra, lecimy. Pogadajmy z Talią, zobaczmy co tu się dzieje. I want the beach. We hit Maria's rum factory. We fucked up her billboards and the bitch didn't even bother fake eyelash. Meanwhile, Maximus Matanzas is dead and I'm still stuck in this swamp. We've spilled real blood, Danny, and Marquesa doesn't even have a scratch on her. Fuck this. I'm gonna call out her bullshit right to her face. Marquesa's putting on a PR event, some kind of tour for foreign journalists. If you can get us passes, I'll give her a one-on-one performance in front of the whole world. Force them to hear the truth. No, jakie dymy, to abyś chciał zabić ją w ogóle tak by the way, Talia, czy jak? Słowa jak kule? What the fuck, a tu patrzę, dymy się szykują. Idziemy do Marii Marquezy, co to jest? Jakiś tam obóz chyba jej czy coś. O to ja bym w ogóle to przyjęty tak by the way. Zaraz zobaczymy, co się w ogóle stanie. Aha, to ja to tylko przepustki sobie ogarnę, tak? Jak rozumiem. Hey, come here. A faktycznie, mam przepustki jedno, prasowe. Mam się z nimi spotkać na parkingu w Jarenskich Ogrodach Botanicznych. Benavides. Trespasses? This is my shot, Danny. Got a shit hot song for that bitch, so don't fuck this up. You see, Danny. Keep it together, okay? You keep it together, Danny. Don't lose those passes. Meet me and Bicho in the Botanical Gardens parking lot and don't go in without us. Gdzie jesteście, pajacy? Ja tu już jestem. Gdzie wy jesteście? Cutscenka. Skrypty. Jeszcze jak? Zobaczmy, jak to ma być, jak to ma niby działać. Here, you're a reporter now. Felicidade. Fuck yeah. This is Talia Benavides from Urban Garden. Coño, it's good enough. Take our stuff so we don't get shot. Let's change his clothes. Wait, aren't you Silvio Balboa, Garden City? Urban Garden? Can we move this along? Maria's waiting. Welcome. A czy nie żeby coś, ale przecież w telewizji była ta Talia cała i ona tam przecież napierdzielała te dymy swoje, nie? Nie wiem, jakoś tak mi to dziwnie pasuje. Posłuchaj propagandowego pieprzenia Marii. Today I am honored and excited to share with you the miracle of Viviro, a revolutionary cancer treatment. 13 years ago, the brilliant biochemist, Dr. Edgar Reyes, discovered a compound unique to Yara that slows cancer cell growth. But it is Presidente Anton Castillo's full support that allows us to produce this all-natural drug. Come, witness a breakthrough of innovation, generosity, and true Yaren spirit. Follow me. Okay. Spasibo for the inside tour. Ja tu się w ogóle zastanawiam, jak będzie Talia chciała to rozegrać. Strasznie wybuchowa jest. It all starts with Nicotiana Yarana, our native tobacco plant grown in our western farmlands. Our tobacco is world famous for its unique flavor. Wondering what made it so unique, Dr. Reyes studied the plant's properties. And I don't mean he smoked a lot of cigars. He found a compound that actually slows cancer cell division, practically to a halt. This way, my lovely people. W sumie taki lek jest całkiem zajebisty, nie? Bo nawet można wtedy żyć z rakiem przecież bardzo długo. Skoro tak mocno spowalnia. Aczkolwiek za jaką cenę. Ready for the next part of our Viviro adventure? Dr. Reyes found that natural tobacco crops produced a limited amount of the compound. So, President Anton commissioned Yara's best minds to work with Dr. Reyes to design an all-natural fertilizer. Organiczny nawóz. Tak, tak. Like a hairspray, it uses gene therapy and nutrients to boost production of the compound. If you look, this tobacco has large red leaves. This is from the fertilizer. Beautiful, no? Puro, organico, y exotico. No? Would anyone like to spray the plants? Come, press this button. It is so much fun. Nie. Nie. Nie chcę raka dostać. A naprawdę muszę iść. No dobra. Excellent, volunteer.
smells like perfume. This is the beginning of the Viviro process. Using McKay to sidestep embargoes was considered quite controversial. Those critics only want to profit from cancer. From death. They see us as a threat, so they try to ruin us. Bo jesteście zagrożeniem, pajacy! This way, por favor. Por favor? Okay, closer, closer. Get intimate. I want you to hear me. You're really a scientist? Of course! I'm developing new methods of delivery for Viviro. We're working on a nasal spray, transdermal patches, and chewables for children. I love my work. I'm helping heal the world. Dr. Reyes thinks Yarantin is why our cigars are so smooth. Delicious and beneficial, no? I smoke one cigar a week and it keeps me skinny and strong. It's true! Okay, that's the tour. Our interactive stations are now available for you to enjoy. When you are ready, join me by the gate in the outdoor lounge for a surprise guest. Anton przyjdzie? Ale to będzie dupa, bo jak przyjdzie Anton, to nas rozpozna. Farmers exposed to PG-240 are actually developing cancer from it. Rumors spread by fools and believed by idiots. It's not true. Aha. Right. Interakcja? No, możemy sobie iść, nie ma sensu tutaj siedzieć przy tych i klikać, bo to bez sensu. No właśnie, teraz ciekawe, czy faktycznie, jeśli będzie Castillo, a jeśli to będzie Anton, to możemy mieć problem, chyba że to jest ten doktorek, bo tam patrzę, że to jest jakiś ziomek. Grupa tych dziennikarzy w ogóle idzie tylko jak strasznie powoli. Jest i pan doktorek. And this ends our tour. No, nareszcie. A surprise. Meet Dr. Edgar Reyes, the pioneer behind Viviro. Dr. Reyes, thank you so much for making an appearance. Ah, muy bien. Okay, everyone. Enjoy the showroom and some of our finest Yaren rum. This is a preview of other Viviro products we are developing. Chewables, nasal sprays, vaginal suppositories. It is a, I say it, sneak peek. So peek away. If you have questions, please email my assistant, Julio. Okej, okay, i co teraz? Kasenka, dobra, to pewnie teraz Talia wkracza do gry, co? Będzie robić dymy. Dr. Reyes, we don't want to be late. Neither do we, let's get in there. Nie. I told Bicho to leave our weapons back here, I hope you're ready to fuck shit up. Myślałem. Nie wiem, no bo ona coś wspominała, że ten... Że mamy, wiecie, przekazać jakąś tam wiadomość, nie? A tak naprawdę to my zamiast przekazywać wiadomość, to po prostu słuchaliśmy wszystkiego i teraz będziemy jakiś dym robić? Okej. Kilku tych wrogów mamy. Okej, okay, czyli gdzieś jeszcze pod nami coś jest. Klucz mam, to chyba ten do schodziku, który zdobyłem wcześniej, nie? I się w ogóle zastanawiam właśnie, czy ja muszę wszystkich zabijać, skoro mam ten kluczyk? Będę musiał chyba, tak czy siak. Nic nie ma. Cichutko, wszystko git. Oh fuck. Dobra, leży kolejny. Zabiję wszystkich dla spokoju świętego. No. Nic się nie dzieje, przecież nawet hałasu nie było. Co ty gadasz? Halo. O, oh, fuck, czyli update na C. Nie! Najgorzej! Ona tam gadała z kimś. Don't shoot! I'm just a scientist! Bitches, leave! What about it? Get shooting! True Yarens, welcome! We have a special program for you today.
Maria Puta Marquesa, Minister of Culture, Uncle Anton's personal whore. You're also director to the Trouillard Academy, no? Where you fry people's brains to make sure they play nice? Like you did to me, right, Maria? What? Don't play dumb, bitch! Dalia, put the gun down. She's not worth it. You attacked my home. You put your filth on my network. You have any idea the embarrassment I had to endure because of your disgusting performance? Everything I Dobrze! Have to be here. You think you can take that away from me? No, strzeli w łeb w końcu. My academy was built to save fake Yarens like you and that muddy macho you spread your perversions with. But where is she? Does she not approve of you playing with guns? Mówiłem, że nie wytrzyma. Ona jest zbyt wybuchowa. Fuck. Mówiłem. Ale przynajmniej Marki Marqueza jest martwa. Jedna mniej. What happened? Get the fuck out of here! Fuck. Jak idealnie w ogóle kamera postawiona, nie? Tak spadła idealnie w miejsce, gdzie leżała Maria. Czy też odwrotnie. Hotel Paraisco Esperanza. Mamy znowu wuj Kantona. Halo? Się wczuwa. Dać się uspokoić. Jakieś whisky. To jest? Ten rum chyba. Czy on się cieszy, że ona Nie rozumiem, ja nie potrafię rozgryźć Antona, nie? O, z niego się napije. Kurwa, czyli faktycznie. Plotki dotyczące tego, że... O, fuck. Czyli jednak, czyli Maria Marquesa to była matka Diego. Czyli, bo tam wcześniej były właśnie jakieś plotki na zasadzie tego, że to oni faktycznie się tam, że ona się puściła z Antonem. No i już teraz przynajmniej wiemy, kim jest... Kim była. Wow. O, wow. Ale czemu puścił muzykę, zaczął pić, jakby miał się bawić? Co to się stało? Nie wiem. Zasłonić po żołnierzy na całej jarze. Klasa. Nareszcie. Vito, you're not having a heart attack. How do you know? We need Paolo. Paolo knows how to fix this. Paolo's in Miami by now. No, he's still here. Danny, come find me in the little mountain just west of the airport. There's a bunker, and I'll be the Mexican on top of it. Okay. Just take a breath. I'm on my way. The Mexicaninem, który siedzi obok. What the fuck? Co tu się stało w ogóle? Okej, okay. No lecimy, zobaczymy. Bo to i tak chyba ostatni quest w sumie na tej całej lokacji, a potem to już tylko zostaje znowu Libertad pewnie i... Nowa lokacja, LST. Clara, Maria Marquesa is dead. Yeah, it's on the news everywhere. What happened? It wasn't the plan. Fuck, I don't think there ever was a plan. Look, you and Dali are at the top of Anton's shit list. Watch your back. A lot of people are counting on you, Danny. We got a chance here. Word is Castillo has a defection problem. Who knows? He might even surrender. Good night, Clara.
Chciałabyś. Chciałabyś, że się podda. Castillo się nie poddaje. To jest Castillo. To nie jest jakiś tam losowy ziomek, to nie jest Jose. Który w sumie też się nie podda, jakby nie patrzysz, bo... No... Dostał po prostu granat w gardło Yellow, nie? Ale on się nie poddaje. On pewnie ma jakiś tam swój master plan i mi się wydaje, że on nawet wie, że... Inaczej. On... Spodziewa się, że wszyscy jego ziomeczkowie zginą. I wie po prostu, jak ma działać w tym momencie, nie? Danny! I thought Radio Libertad would fix everything, but everything's fucked. Talia's doing some crazy shit. I haven't slept in days. Ay, nothing's been right since Paolo left. My dealer swears he saw Paolo at the airport, and he was with that fucker, Bembe. Danny, you can't let Paolo leave. He's the only thing that could put Talia back from the cliff, carnal. I even tried to get Paolo, got as far as the airport gate, and then boom, soldiers everywhere. I squirted a little and I ran. You know I'm no good with soldiers, Danny. You got to get Paolo back. You got to make everything okay again. No dobra, spróbujemy. You may want to do this on the download, Danny. There's a lot of soldiers down there. Poradzę sobie spokojnie. Okej, okay, jestem, lecę już na lotnisko. Sorry, miałem chwilę przerwę, tylko szukam inny kolor. Miałem mały wypadek, dlatego musiałem po prostu sobie skoczyć i jedną rzecz zrobić na szybko. Minęło 2 godziny od tego, kiedy nagrywałem tamten odcinek. Dlatego dokończymy sobie oczywiście go, bo nie chcę tego zostawiać. No troszkę ich tutaj jest, ale... To nie zmienia faktu, że na przykład mógłbym tego snajpera na górze ściągnąć chyba, nie? Czy ja nie sięgnę go? Może być też tak, że go nie sięgnę. A spróbujmy obejść, zobaczymy, czy mogę wejść na górę jakoś. Tutaj z lewej strony mamy kamerę chyba. Jest też alarm. Ups, ups, ups. Dobra, leży. Jeszcze jeden. Nie, cicho, nic nie ma. Nic tu nie ma, cichutko. A mogę wejść bezpośrednio do budynku. Chociaż wydaje mi się, że lepiej by było ich wszystkich sprzątnąć, nie? A zaraz zobaczymy, na razie tutaj pochodźmy, spróbujmy go znaleźć może. Kurwa, uderzyłem. Nie mogę sprintować. Zapominam o tym. Jeszcze jeden? Serio? Dobra, nieważne. Byś mógł ciało jeszcze znaleźć jakieś, wiecie? A powbijam wszystkim na spokojnie. Skoro już zrobiłem troszeczkę dymów i mnie szukają, mam też czas, żeby sobie powybijać wszystkich. Szybko, szybko, szybko. Dobra, teraz snajper. Pięknie. Tam jakaś ciężarówka, kurde, jedzie. On się zatrzyma, czy pojedzie dalej? To jest ta opancerzona, nie? Chyba nie zauważyli żadnego ciała. Dobra, jest okej. Drabina cholerna, no. Chciałem przeskoczyć tutaj na balkon. Jeszcze raz spróbuję. Bo to by się przydało, bo to właśnie z góry jest wejście jeszcze jedno. O właśnie, w taki sposób. This looks bad. Paolo, where are you? Okej, ten leży. Jest w ogóle zablokowany z tej strony. Co tak ona tam weszła do środka? What the fuck? Jeszcze jeden ziom wyszedł. Wiecie co, rzucę granat jeszcze jeden. Go widzieć, o właśnie. Leżeć. Teraz zejdź... Nie! No właśnie. Pieprzona linka. Ale chyba jest cały czas cicho tej.
Nie, oni wiedzą, że tu jestem. No, wejdźmy na górę, sprzątnijmy jeszcze tego na górze jednego ostatniego. No nie, serio? Come on! Dobra, zabici wszyscy. Pięknie. Sorry, taki byłem mocno skupiony, ale... Hola, Rojas. I'd like to think you're here. Gdzie jest Paula? Dear friend Bembe. But we both know you're after Paulo. Where is he? He's supposed to be on a first-class flight to Miami right now. But you sold him out. No, no, no. This was one of life's rare surprises. Soldados were waiting for me, Rojas. So I struck a deal. So that's when you sold him out? I traded for my freedom and kickbacks. I will tell you where they took him. Paulo's in a resort in Barrial. If they've done anything to him, I'm coming for you. Ja bym chciał teraz go zabić. Promises. If I were you, I'd hurry, Rojas. Paulo's not in the safest of hands. Śmieciu. No szkoda, że nie można go zabić. Jak go zabił? Dosłownie, bym go zabił, miałbym wtedy spokój całkowicie, ale nie, no nie da się, no gdzie? Już tak nie można, przecież to jest nasza, jest jedna z głównych postaci, ona nam pomoże. Co za ham najgorszy. Lecimy tutaj do tego, do tych kurortów całych. Mamy trzy sztuki, nie? Wiecie co, ja sprawdzę od razu środkowo, bo wydaje mi się, że nasz najprawdopodobniej na środkową będzie. Shut up for a second. He's been captured. They took him to a fucking resort. A resort? What does that mean? Dory, już możesz mówić? Pod wodą byłem. Resort? What does that mean? Is Paulo okay? Is it a nice resort? Nie, to jest najgorszy resort. Kurwa, no co za bicza. Ja nie wiem, czy on nie rozumie takich rzeczy. Go złapali, no to jak może być w dobrym kulorcie? Special Forces. Special Forces czy nie Special Forces? Easy. A szukam Paula. Paulo, it's Danny! Paulo! Paulo! Paulo, czy ty tu jesteś? Czyli faktycznie trafi mi Danny w środkowy. Tylko czy on przeżyje teraz? Easy, Danny. Easy. Ja teraz zastanawiam, wiecie co, ile razy mi się ja będę złapany, nie? Przez tych wszystkich ludzi. Oho. I love these new phones. They're so thin. Chłop mi coś do tego żołądka wsadził chyba. What the fuck? Yeah, I learned that from Castillo. Look at Bibiro. It would have gone nowhere if I hadn't created the outcast camps. You know, orphans like you make the best test subjects. Along with the poor. Anyone on the fringe of society. That's 0.5 cc's of PG-240. What you call the poison. It's being pumped into your bloodstream. Doctor's orders. All I have to do is call. Czajcie bazę? Ten koleś jest bardziej kurwa chory niż Castillo. Wakey, wakey, Danny. Miss me, motherfuckers? Oh, Daniel. Come on, Kalina, you're safe. You're with me now. He put something in me! Oh, God! He put something in me! Get up to Matthias! Fucking go! Oh, okay! No, ja przeżyje ona, bo dostała tylko w szyję lekko z prawej strony, czy tam z jej prawej chyba, no. No to kurwa, nieźle. Teraz to dopiero się gra zaczyna. Wziąć do tego samochodu i pojechać do Matiasa? Matias! Need your help! Danny, I can't talk right now. I got Paulo on the way with Talia. He was fucking El Doctor! He poisoned me! Need to get it out! Okay, you need to get to my clinic on your own. Take the road north. It's a straight shot to me. Got it, Danny? Danny? Tylko wiecie, jaki jest problem? To nie jest doktorek koło mnie siedzi. Danny, please take a moment and for science. Tell me how you feel.
you're not real. Ja pieprzę. The PG-240 has worked its way past the blood-brain barrier. Shut up! Your neurons are firing randomly as they shut down. Your subconscious is taking over. Shut the fuck up! Sorry, że przerwę, muszę wiedzieć, gdzie ja jadę. Patrzcie. I have one request. Please leave your body in one piece for the autopsy. Właśnie to jest najgorsze, bo to faktycznie już ta trucizna do mnie wlatuje, ten do tego krwiobiegu, nie? Ale kurwa, creepy. No, this is real. Don't you get it? I never should have been on that boat, Danny. You put me there. We had to leave. Castillo was rounding up everyone. No, Danny. They were coming for you. I should have been with Clara, but I came to the city to say goodbye to you. How was I supposed to know? You took my place in Libertad. You just left my body rotting on the beach. It should have been you. I'm sorry! You had to be the lucky one. How does it feel? Matko Boska, co tu się dzieje? Ale to jest bardzo dobry wątek. Naprawdę. To jest bardzo dobry wątek. Jest creepy. No. No, no, no! Way to find us body shop? That was your big American dream? That's Alejo, ten co zginął też na początku gry. This urban body shop has such a better ring to it. Alejo? Do you know what Way to find us says to me? He screams, pity fuck. I was supposed to be drowning in Yankee pussy. You weren't supposed to die. It all happened so fast. I wasn't supposed to die. Is that all you have to say to me? You left my fucking corpse on that rooftop. They were going to kill us too. O Boże, ja nie wiem czy ja dojdę. Nie no, pewnie dojdę, bo gra, ale... To i tak jest już po mnie. Ja bym przecież tej kurwa trucizny sobie tyle, że to jest masakra. Stop. Matthias! Jezus Maria. Matthias! Danny, you're next. Paolo, keep her steady. I shouldn't have left her. I shouldn't have left her. It was fucking Bembe. He sold us out. Not like this. Not like this. We were supposed to come together, remember? Danny, what are you doing? Danny! Listen to me, Danny. Drop the knife! Take your steel, Danny. O kurwa. Dosłownie. Welcome back, idiot. How's Talia? You're both lucky you have the best doctor in Yara. Where's Paolo? Just outside. Said he had a war to plan. Fuck. Now cut yourself open again. And I am not putting you back together. Na co miał zrobić, proszę bardzo, poczekać. A, czekajmy sobie, niech trucizna dalej we mnie leci. Niech dalej krąży w moim krwiobiegu. Ale ten wątek zakończymy sobie chyba później. Chociaż wiecie co, może zrobimy tu troszeczkę dłuższy odcinek. Fuck it. Idźmy, bo ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem koniec wątku. Jeśli będzie to jakiś większy quest, to zostawimy go sobie na następny odcinek dopiero. We got a problem. Pichu's gone crazy. Screaming about Bembe. Blaming him for what happened to you, me and Talia. Last night, he took off while we were sleeping. I think the idiot's gone after Bembe. Don't know how Pichu thinks he's going to track him down. Pichu always had our back. And we never... Just find the little shit, okay? We're going to war. I need to rally our people. Train them. That means no one gets left behind. Even Pichu. Good luck. Czyli jednak. Every guerrilla counts. Czyli jednak mamy jeszcze questa, to nie jest jeszcze koniec tego wątku tutaj z tej lokacji. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć, bo tak jak mówię, ten odcinek będzie tak długi mega. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie w komentarzach swoje sugestie. No ja jestem w szoku. To był naprawdę mega, mega mocny wątek. To był póki co chyba najmocniejszy wątek przez całą grę. To, co teraz z nami ten doktor zrobił. Ja myślałem, że naprawdę będziemy mieli większe problemy. Zobaczymy, może to faktycznie się odbije na zdrowiu za jakiś czas dopiero, nie?
Bo to może być tak, że wiecie, że niby teraz się czujemy dobrze, ale potem nam nagle coś trafi, jakiś szlak czy coś. Ciężko powiedzieć. To było tyle, dziękuję serdecznie za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć.